Dramat Wisły-Kraków w ostatniej akcji meczu. Pogoń Szczecin, Wisła-Kraków 2-2 w 3. Kolejce PKO Ekstraklasy. Wymiana ciosów w Szczecinie zakończyła się remisem 2-2. Pogoń dopadła Wisłę-Kraków w ostatniej doliczonej minucie. Bohaterem końcówki został Konstantin Ostrian Tafylopoulos, który strzelił gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Rozegrany w grudniu poprzedni mecz z Wisłą Kraków był przełomowy dla Pogoni Szczecin. Lider z Pomorza Zachodniego przegrał przy Rejmonta 0-1 z ostatnią w tabeli Białą Gwiazdą. Duża wpadka załamała Szczecinian, którzy od jej czasu są 14. Siłą PKO Ekstraklasy. W okresie od powrotu z Krakowa zdobyli 23 punkty w 22 kolejkach, a na przykład Wisła 36 punktów. Dlatego ten pojedynek tak mocno zapadł w pamięci Kościerun Jajcia oraz jego podopiecznym i chcieli odegrać się za to niepowodzenie. W niedzielę okoliczności wydawały się być sprzyjające dla Pogoni. Ten sezon rozpoczęła nieco lepiej od przeciwnika, po raz pierwszy grała przed własną publicznością, na niedawno wymienionym boisku. Po trudnym dla siebie spotkaniu musiała być jednak zadowolona nawet z wywalczenia punktu. Pojedynek rozpoczął się lepiej dla Wiślaków. W 3. minucie Jean Carlos Silva strzelił gola na 1-0. W momencie wrzutki Macieja Sadloka z rzutu wolnego oderwał się od obrońców gospodarzy i miał nadspodziewanie, nawet dla siebie, dużo czasu na opanowanie piłki klatką piersiową i oddanie uderzenia z powietrza. Defensywa Pogoni zachowała się karygodnie, zgubiła krycie, a Dawid Stec złamał linię spalonego. Kostarun Jajć kręcił głową z dezaprobatą, a Artur Skowronek cieszył się ze swojego pomysłu wystawienia Jeana Carlosa Silwy w ataku. Jak na standardy wcześniejszych pojedynków tych klubów było dynamicznie, przebojowo, a piłka już w 8. minucie ponownie znalazła się w bramce. Pogoń zdobyła gola na 1-1, a było to trafienie samobójcze Lukasa Klemenza. Obrońca Wisły nie zdążył zareagować we własnym polu bramkowym i od jego nóg odbiła się piłka po interwencji Mateusza Lisa. Drużyna z Krakowa miała pecha, ale też wypadało oddać Pogoni, że sprawnie przetransportowała piłkę do ataku, a akcja z udziałem Aleksandra Gorgona, Adama Frączczaka i Damiana Dąbrowskiego była najlepszą zespołu Runiajcia od początku sezonu. Zanosiło się na kanonadę, ale pierwsza połowa straciła wysoką temperaturę. Podniosła się ona już tylko raz, jednak Jean Carlos Silva nie oddał czystego strzału po wymianie podań z Jawem Eibachem. Były też próby z dystansu Kamila Drygasa oraz Dawida Szota, ale wyłącznie na poprawienie i tak mało imponujących statystyk. Raz gospodarze, po chwili goście próbowali prowadzić grę, ale rozegrania były kasowane faulami albo kończyły się pomyłkami. Po przerwie widowisko odzyskało rumieńce. Bramka na 2-1 wisiała w powietrzu i zdobyła ją Wisła. W 57. minucie Huca stanął samotnie niemal w punkcie przeznaczonym do wykonywania rzutu karnego i oddał uderzenie techniczne w narożnik bramki. Asystował wprowadzony w przerwie Stefan Savić za Lukasa Klemenza. Artur Skowronek ponownie miał powód do zadowolenia w swoim drugim meczu przy Twardowskiego od czasu zwolnienia z Pogoni. Trenerzy przeprowadzili kolejne i to liczne zmiany w przedostatnim kwadransie. Kostarun Jajć odmłodził jedenastkę, ale pełna młodzieżowców nie prezentowała się lepiej niż z weteranami w szeregach. Pogoń odbijała się od rozsądnie ustawionych we własnym polu karnym Wiślaków i dopiero w ostatniej doliczonej minucie Konstantin Ostrian Tafylopoulos główkował na 2-2 po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W ten sposób gospodarze wyszarpnęli punkt. Po raz trzeci w sezonie spożytkowali do zdobycia gola korner. Powiedzieli po meczu. Artur Skowronek, trener Wisły, wywozimy punkt z bardzo trudnego terenu, ale ani trochę nie jesteśmy z tego zadowoleni. Nie musieliśmy stracić drugiej bramki. Szkoda, że do końca nie graliśmy wysokim pressingiem, aby nie doprowadzić do tego ostatniego rzutu rożnego. Chwała chłopakom, jak bardzo na to pracowali, by tutaj wygrać, jak bardzo się starali. Nie udało się. Boli tak stracone zwycięstwo. Tym bardziej, że mieliśmy kolejne sytuacje i tylko żałować można, że wcześniej nie podwyższyliśmy wyniku. Kostarun Jajć, trener Pogoni, mecz był taki, jak oczekiwałem, bardzo intensywny. Nie oczekiwałem natomiast, że tak szybko stracimy gola, co na długo wybiło nas z rytmu.
Do remisu doprowadziliśmy po ładnej kontrze. Potem nastąpiła wymiana ciosów. Walczyliśmy i wierzyliśmy do końca. Za tę bramkę strzeloną w ostatniej sekundzie chciałbym podziękować całej drużynie. Nie pokazaliśmy w tym meczu wszystkiego, dlatego chcę podziękować drużynie za ten punkt.